Ponad 100 konferencji prasowych odbyło się w Polsce, a tematem były niespełnione obietnice wyborcze obecnego prezydenta Polski Bronisława Komorowskiego, który zabiega o ponowne objęcie najważniejszego stanowiska w kraju. Jan Dziedziczak, poseł Prawa i Sprawiedliwości, odniósł się do debaty wyborczej z 30 czerwca 2010 roku, w czasie której Bronisław Komorowski złożył deklaracje, których nie dotrzymał. Na spotkaniu z dziennikarzami cytowane były niektóre ze złożonych obietnic, które w czasie minionych lat nie zostały spełnione. Jest potrzebna zmiana w systemie emerytalnym, ale my proponujemy zmianę na zasadzie wyboru, że ktoś może dłużej pracować, ale nie musi. Musi dokonać wyboru, czy chce dłużej pracować i mieć wyższą emeryturę, czy też krócej pracować i mieć niższą emeryturę. Tak? Jak doskonale wiemy, obóz prezydenta Komorowskiego i potem on sam podpisał ustawę, która ten wybór odbiera, która zmusza wszystkich do pracowania do 67 roku życia. Poseł przypomniał, że Bronisław Komorowski mówił, podnoszenie podatków to jest najgorsze rozwiązanie, a potem podpisał ustawę podwyższającą podatek VAT do 23%. Obecny prezydent i ponownie kandydat na to stanowisko nie doprowadził do likwidacji abonamentu RTV, nie wyrównał dopłat dla rolników. Po prostu ordynarnie nas wszystkich okłamał. I też za to, już za sam fakt kłamstwa też powinien przestać być tym prezydentem i my w Lesznie będziemy, i zresztą w Rawiczu, Kościanie i Gostyniu będziemy w najbliższych dniach bardzo intensywnie rozdawać ulotki po to, żeby dotrzeć bezpośrednio do społeczeństwa. Prawo i Sprawiedliwość oburza fakt, że Bronisław Komorowski unika konfrontacji z kontrkandydatami. Sztab Bronisława Komorowskiego unika debaty wyborczej, nie chce się spotkać się z pozostałymi kandydatami, a więc nie chce nam, odbiorcom, wyborcom, umożliwić wyrobienia sobie samemu opinii o tym, który z kandydatów najlepiej nadaje się do piastowania funkcji prezydenta. Na konferencji prasowej poseł PiS zapowiedział, że w Lesznie na pewno pojawi się Andrzej Duda, kandydat na prezydenta. Termin jeszcze nie padł. W 2004 roku.